Siemanko, siemanko, z tej strony Kasier, witam was wreszcie, jesteśmy na polskim serwerze rdzawi.pl, wszystkie całe info będzie w opisie. Oh fuck. Nie, znowu on, dlaczego? Zostaw mnie, grubasie. Domek, może tam się schronię. Zostaw mnie, goni nas, fuck it. Fuck you. No zajebiście, zaczęty odcinek normalnie. Bosko, lepiej się nie dało. Uda nam się uciec w ogóle przed nim? O, grzybki. Więcej grzybków. Zaraz wam coś pokażę. Fuck, tu się nie da wejść. Fuck, wskakuj. Dobrze, o fuck. Dobra, mam nadzieję, że mi się udało uciec. No. Uwaga, goni nas? Chyba już nie. Dobra, nie wiem gdzie jestem. Wiem, że jestem na polskim serwerze. Jak na razie jedynym, jaki znalazłem w miarę z dużą populacją. Jest około 25 osób. O, Rattown, patrzcie, ale zajebiście się umiejscowiliśmy. Pojawiłem się przy Rattownie od razu, to już nas promieniuje, więc może później się tutaj udamy. Ale na początku trzeba pozbierać trochę drewna, zrobić sobie jakąś włócznię. Zabić kilka, nie wiem, zwierzątek jakiś, zrobić sobie łuk. No, zobaczymy jak to będzie. Patrzcie jak ta gra się w ogóle pozmieniała tak totalnie. O, tam ktoś biegnie. Fuck, dobra, musimy się bardziej schować. Wczoraj jak tu grałem chwilę, to... to było, nie wiem, ze 3 osoby były, teraz jest 25, to jest w ogóle jakaś... szalona gra teraz będzie. Chociaż wcześniej grałem na serwerze, gdzie było 160 osób, ale tam się strasznie zacinało. I nie dało się tak naprawdę grać. Więc pogramy sobie tutaj, ja was bardzo serdecznie zapraszam na ten serwer. Zrobimy go bardzo popularnym, najlepszym polskim serwerem. Na razie, co by na to? Tak jak kiedyś był Raz Polska, teraz będą rdzawi. Okej, mam nadzieję, że tu niedługo będzie full serwer ciągle. I będą fajne ataki. Dobra, tam widzę już jelonka, może uda nam się go dogonić z naszymi dzidami. Tutaj jest gacze raz, dwa. Trochę komend, jest jakieś teleporty, ileś na dzień. Można zrobić sobie teleporcików, można zrobić set home'a. Bodajże jednego. No takie podstawowe komendy. Z players. Można klany zrobić, różne friendly fire włączyć, wyłączyć. W miarę ciekawie. Jakieś tagi przed nikami są, ale wyłączyłem sobie czat, więc wam nic nie pokażę. Niestety. Coś słyszę, jakby chodziło. No, dobra. I tu już sobie zrobiłem jakieś blueprinty, znalazłem niektóre. Na code locka, na koszulkę. Na co jeszcze? Na duże medkity, na dużą skrzynkę. I na red jacket. I to chyba tyle. Tak, to tyle. Zróbmy sobie... A, jeszcze na kamienną włócznię. Zrobimy sobie teraz drewnianą dzidę. Żeby mieć jakąś szansę ubicia jelenia. I czego jeszcze szukam? A, papier. A po papierze zrobimy sobie building plan, dokładnie. Pokażę wam potem jeszcze, jak można fajnie malować na tabliczkach. Oj, bardzo dużo się zmieniło. W ostatnim patchu dodali w ogóle rakietnice. Można strzelać z rakiet. To jest piękne. Oraz właśnie to malowanie na tabliczkach. Odpala wam się tabliczka, jak ją postawicie, i możecie malować tak jak w Paint'cie. Wybierać sobie rozmiary waszego pędzla. Rozmycie, jakieś kolory, wszystko. Dobra. Ile jeszcze musimy zaczekać? 70 sekund. Patrzcie, jakie ładne ozdoby w ogóle zrobili. Jakieś krzaczki, nie krzaczki, kłody. Bardzo ładnie to teraz wygląda. Trochę mam zakrwawiony ekran, gdyż, iż ponieważ ugryzł nas niedźwiedź. Ale co? O, jest jelonek. Kić. Bambi. Dobra, spieprzył. Okej, okay, tu jest Rattown. Tutaj przed skuną był gość, więc troszkę się oddalę. Tam ktoś ma swoje domki, fajne dachy. Teraz można robić, jak widzicie, tam w oddali. No i bardzo fajne. Znajdziemy sobie tu jakieś miejsce. Spróbujemy się osiedlić. Trochę mało tutaj jest. Oj, mokry jestem, umrę zaraz. Umieramy od mokrości. Straszne.
Okej. Tu widzę, że jesteśmy na jakimś takim zadupiu. Jest to pustkowie, lekko pustynne z jeziorkami. Trochę jak wysuszone bagno. No, można to tak nazwać. Okej, ale podoba mi się to miejsce. Trzeba będzie gdzieś się tu osiedlić. Tak, żebyśmy nie byli zbytnio na widoku. O, już mam dzidę. Bardzo fajnie. Ale też, żeby było blisko do Rattowna. Dobra, gdzie ten jelonek? Chodź, jelonku. No, przecież ja ci krzywdy nie zrobię, no. Chcę tylko twoją skórę i pójdziesz dalej. Chyba. Jelonku, wracaj. Jezu, czekajcie, bo mi zaschło w gardle, już nie mogę mówić. Za długo nie nagrywałem. O, papier się stworzył, czekajcie. Oh yeah. Sekundkę. No, od razu lepiej. Dobra, tu już zaczyna pik robić, pik, tyryt. Więc nie podchodzimy bliżej. A gdzie mój jelonek? Wracaj, jelonku. Gdzie jest jelonek? Ej, wracaj. No dobra, ten jelonek nam uciekł, ale mam nadzieję, że znajdziemy jakiegoś dzika. O, słyszę kaczko kuromewę. Albo jakąś kurę właśnie znajdziemy, albo jakiegoś konika. Z konika jest bardzo dużo. Klaufa. No chyba zaryzykujemy i zawalczymy z niedźwiedziem. Dobrze. O, tu jest coś. Coś tu jest. Pierwszy odcinek to tak jak zawsze będzie takie zwiedzanie. I nie wiem właśnie, czy to nazwać jako pierwszy odcinek nowej takiej serii po odnowieniu. Czy kontynuacja tamtej serii Rust Experimental. Zobaczymy, chyba będzie kontynuacja. I to jest nadal to samo. Gry nie zmienialiśmy. Experimental jest nadal. Chyba będzie kontynuacja. Dobrze. O, tu zaczynaliśmy grę, tu uciekaliśmy przed niedźwiedziem. Teraz mam dzidę, więc sobie z nim poradzę. Chyba. Muszę uważać, bo kamień może nawet mi się zużyć. Potem nie będę miał z czego czym zbierać drewna zwierzątek. Nic. Właśnie wczoraj miałem taką sytuację, że kamień mi się skończył. No i co miałem zrobić? No musiałem znaleźć jakiegoś bezbronnego murzynka leżącego na plaży i zabrać mu kamień. Jest niedźwiedź. Patrzcie, bo teraz każdy wygląda inaczej. Ja jestem akurat Chińczykiem z wyrazem twarzy, jakby mnie, nie wiem, gwałcili całą noc. No. Można być murzynem? Znaczy czarnoskórym afroamerykaninem, czy jak to tam? Dobra, czarnym, tak. Dobra, niedźwiedziu, jestem gotowy. Czy ty jesteś gotowy na mnie? O, jesteś, widzę to. W twoich pięknych oczach widać, iż jesteś gotowy na mnie. Fuck. 15% krwawienia. Nie, chyba nam to nie wyjdzie. Dlaczego? Może coś tutaj? Cicho, telefoniku, cicho. Nie, ja muszę szybko coś się uleczyć jakoś. To, szybko, robimy. O, już nie krwawię, super. Dobra, ale będziemy mieli już łóżeczko, więc jak zginiemy, to... Jak zginę, to się tu pojawię. Nie będę mówił liczbie mnogiej, bo potem się mieszam. Ja gram, wy oglądacie. Okej. 10 sekund jeszcze niecałe. Pieczemy sobie to mięsko. Łuk mogę nawet zrobić, patrzcie, już zarąbiście będzie. Opłacało się tego niedźwiedzia zabić. Połóżmy sobie łóżko gdzieś w ukrytym miejscu jakimś. Ale jeszcze nie tu. To jeszcze nie jest to miejsce. Zrobiłbym sobie bandaże jakieś, ale no... nie mam receptury. No niestety. Trzeba nawet na bandaż znaleźć recepturę. A to, co chciałem wam pokazać, to że z grzybów leci krew. O, takie błędy. Zgubiłem Rattowna. Jezu, co mi się z głosem cię? Cicho, już tam. Cicho. Wszyscy mi chcą przeszkadzać, jak nagrywam. Dlaczego?
Dlaczego? Przez 4 godziny siedziałem, nie nagrywałem, nikt nie dzwonił. Teraz zacząłem nagrywać od razu, milion telefonów na sekundę, no. Ech. Podoba mi się ta skała, zbudowałbym się na niej, ale to tak trochę... nierealnie? Troszkę. Tyćkę. Gdzieś tu jest ratan. Tylko jestem ślepy. Nie, naprawdę jestem ślepy. Gdzie jest ten ratan? Tu jest droga, tak? A, tam jest ratan, dobra. Okej, okay, okej, okay, wszystko się zgadza. No to gdzieś tu przydałoby się położyć śpiworek. Tak, tu jest ratan, więc w tym miejscu gdzieś. O, patrzcie, jakie ładne miejsce tutaj. O, może tak? Na skałach się chyba już nie da budować, coś mi się tak zdaje, ale fajne miejsce tam jest. O, muszę sobie tu śpiworek. No i pięknie, i co? Wyleongarnia Kasiora. O, pięknie. Teraz jak zginę, to się będę mógł tu pojawić. O, tu jest fajnie, tu mogłem. A, dobra, nieważne. Można pod skałę wejść? Można. O, to mi się podoba. Dobra, ale możemy coś zbudować, prawda? Tak. No dobrze. No to co, no tu się zbudujemy, co ja będę kombinował. Zróbmy sobie taki, o. Nie, bo stamtąd nie wyjdę. Tutaj. I tutaj. I będzie fajnie. Tylko czy na cztery kratki od razu zrobić, czy na... Czemu stoi w miejscu i... tupie. Nieważne. Na cztery tak kratki, czy tutaj jakoś taki ukośnik, coś tu? Na cztery zrobimy tak. Ślicznie. O, postawimy sobie jeszcze te patyczki. Nie wiem, czy one wzmacniają jakieś to. Dobrze. A sprawdzę. Patrzcie. Postawimy ścianę. Tak. A postawimy ścianę bez tego. I co? To ma 5? I to ma 5. To po cholerę to. Dobra, mam 40 drewna, to i tak na nic mnie już nie stać. Pójdziemy sobie pozbierać. Muszę się uleczyć za chwilkę, jak najszybciej. Zróbmy jakieś ognisko. Zbiorę troszkę więcej drewna. Zrobimy ognisko, upieczemy to mięso i ono nas wyleczy. Przynajmniej powinno. Dobra, zrobię już, żeby się przepalało. La 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 la. Ognisko, ognisko. Tutaj jest ognisko. Musimy zdobyć 1000 drewna, dobrze. Dobra, ognisko, ognisko. Ile się będzie robiło? 50 sekund. To w tym czasie możemy pozbierać jeszcze troszkę drewna. Czy tu coś leży? Grzyb, okej. Okay. Jakbym miał siekierkę, to już by było... Oj, fajnie, fajnie. Ale nie mam siekierki, no to trudno. Bardzo dużo z was chciało, żebym właśnie nagrywał znowu Rasta. Jeszcze więcej osób chciało, żebym nagrywał H1Z1. Fuck, czemu mam 1 HP? Dlaczego? Zostaw mnie. 0 HP. Leżę. A, właśnie, teraz jest jak upadniecie, już macie 0 HP. To potem macie, jak widzicie teraz HP, moje spada z 5 do 0. I w tym czasie ktoś może podejść do was i albo was podnieść, uratować, albo was dobić i zabrać rzeczy. No ale ja teraz padnę, bo nikogo nie ma w pobliżu, nikt mi nie pomoże. Help! Czym się mówiło? Halo? Żyje? O, jak miło. A, bo mi radiacja spadła, bo miałem 3 radiacji, dlatego mi HP spadało. Ja żyję! Weź, coś mi tu szeleści. No dobra, stawmy sobie ognisko na środku. Nie na środku. Tu. O, pięknie. Mięsko do środka. I niech się przepala. Ale wiecie co? Kamień mi zniknął. Więc i tak nie możemy nic bez tego zrobić, więc ja się spalę.
Spal mnie, dobrze. Spal mnie, płonę, dobrze, dziękuję. I czarny ekran. Wylęgarnia Kasiura. No, tak działa nasz spawn. To jestem ja. Trochę tak z lekka dziwnie leżę, no ale... Ale co tam? Zdarza się. Tego nie będziemy brali. To jest potrzebne. To także. To też oczywiście jest. I to, no i super wszystko. Tutaj leży nasz kolega Kasiur. My sobie postoimy, poczekamy. Weźmy może troszkę mięska, bo zaraz się spali. Drugie mięsko. Czwórka, leci nam chyba 5 HP. A nie, 7 już. 8. 9. 10. Wow, jak tam dużo HP leczy. Takie jedno mięsko. Dobra, to poczekajmy jeszcze na trochę. No i patrzcie. Ile HP leczy, jak zarobiście. Tylko, że stopniowo, co nie. Dobra, następne mięsko. Muszę przy tym czekać, bo zaraz się skończy. Albo jestem comfort. Jak zjemy coś, jesteśmy najedzeni i napici. I jest comfort 50%, czyli stoimy przy ognisku, jest tam cieplutko, fajnie w ogóle. To nam się chyba postać leczy, ale z tego co widzę chyba już nie. No dobra, to zjedzmy jeszcze jedno mięsko, żeby mieć full HP. A, bo już zabrałem to. Okay. Następne. La, 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 la. No dobrze, no i my tutaj skończymy odcineczek, już trochę on trwa. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak to łapkujcie, dawajcie łapki, mnie to motywuje. Wam się podoba, jak jest dużo łapek, to mnie motywujecie. Ja nagrywam jeszcze więcej odcinków i jeszcze szybciej je wrzucam, jeżeli mi na to pozwoli internet. No, więc mam nadzieję, że wam się bardzo, bardzo, bardzo dobrze podobało. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Siema!